Dzień dobry, dzisiaj w prawym górnym rogu gościmy Piotra Jamskiego, współautora książki Ratownictwo dzwonów. Jest to tom pierwszy materiałów do dziejów ludwizarstwa. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Piotrze, pracujesz w... Jestem pracownikiem Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, gdzie zajmuję się dokumentacją fotograficzną oraz prowadzę projekt Corpus Campanorum Polonie poświęconym spisowi dzwonów, które były na ziemiach Rzeczpospolitej i które obecnie znajdują się na ziemiach Polski. Czy dzwony żyją? Dzwony żyją. Najlepszym dowodem na to jest, że posiadają serce. Serce. A serce jest bijące. Jak serce jest bijące, to znaczy, że ale poruszają się. Żyje. Praca dotyczy tego, że po prostu dzwony zostały ewakuowane w okolicznościach I wojny światowej z terenów Królestwa Polskiego, tak? Zgadza się. Dzwony, odkąd zostały wymyślone, były przedmiotami pożądania przez najeźdźców, ponieważ stanowiły bardzo drogi były bardzo drogim przedmiotem ze względu na metal, z którego są odlewane. I ten metal był niezwykle potrzebny wojskom najeźdźcy. Czym i tutaj możemy wspomnieć chociażby opis najazdu księcia Brzetysława na Gniezno, skąd zabrano dokładnie wszystkie dzwony. Wzrasta zapotrzebowanie na metal po prostu. Niezwykle. Szczególnie wzrastało zapotrzebowanie na metal w XIX wieku, gdzie miedź użyta w dzwonach była niezbędna do wytworzenia spłonek w bombach, nabojach produkowanych dla celów prowadzenia wojny. Ciekawe jest takie właśnie zdjęcie, że skoro wywieziono dzwony, to żeby coś pełniło ich funkcję, tam są pociski artyleryjskie, tak zawieszone i zamiast dzwonów mamy pociski. Pociski, tak. A same dzwony mogą pełnić rolę fragmentów pocisków użytych przez wojska. To bardzo ciekawe zdjęcie. Znalazłem je w archiwum w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nie wiemy dokładnie, z którego części obecnych ziem Ukrainy pochodzi, ale no bardzo symptomatycznie, emblematycznie pokazuje pewną zamianę. W czasie wojny dzwony idą do przetopienia i z których się produkuje broń. W związku z tym broń może pełnić funkcję sygnalizatora wzywającego na... No tak to się odczytuje, te fotografie. Tutaj w tej książce jest sporo zdjęć. I kto stworzył ten, bo to jest poważny tom, gruby, pierwszy. Jest tu mnóstwo nazwisk, a zespół, który to opracował, pokrótce może omówił. Mhm. Ten tom zbiera materiały przygotowane przed ponad 100 laty przez grupę, nie waham się powiedzieć, patriotów. Oczywiście na okładce czy na stronie redakcyjnej pojawiają się nazwiska współczesne, w tym moje, jak i kolegów Rafała Nestorowa, Dagny Nestorow i Andrzeja Włodarka, z którymi razem tworzyliśmy ten tom. Pomagała też nam moja żona Barbara. Pozdrawiamy serdecznie. Ale tak naprawdę twórcami tego tomu jest około 400 osób, które w czasie od 1915 do 1919 roku pracowały przy odszukiwaniu, identyfikowaniu, opisywaniu, zabezpieczaniu tych dzwonów, które wyjechały większość w 1915 roku z terenów Królestwa Polskiego w głąb Rosji. Wyjechały nie dlatego, żeby być przetopione, gdyż armia carska miała wystarczająco dużo metalu z kopalń uralskich na przykład, ale bano się, żeby ten materiał nie zasilił wojsk pruskich lub austro-węgierskich.
Także w tym wypadku nie możemy mówić o rekwizycji, tylko ewakuacji. Jak to jest, daleko zajechały te dzwony? To jest bardzo dobre pytanie. Przeciętnie wyjeżdżały około 500 km od miejsca funkcjonowania, choć znaleźliśmy notatkę w archiwum moskiewskim, że dwa wagony dzwonów zostały sprzedane w 1917 roku przez jakiegoś wataszkę bolszewickiego do Japonii. Do Japonii, czyli przez całą Azję. Nie wiemy. Być może w Japonii znajdują się jakieś jeszcze fragmenty tych dzwonów. Czyli dwa wagony wyjechały do Japonii, a ogólna liczba tych dzwonów na ile szacujesz? Próbowaliśmy dokonać tego szacunku. Wydaje się, że jest to obecnie niemożliwe do ustalenia bardzo ściśle, gdyż administracja carska na początku wojny była bardzo sprawna. Niemniej doszło do konfliktów pomiędzy władzami wojskowymi poszczególnych frontów, jak i władzami miejscowymi, które miały przyjmować te transporty, które były złożone zarówno z dzwonów, ale również z wyposażenia fabryk. Na przykład fabryka w Żyrardowie, większość fabryk w Żyrardowie została wywieziona, nawet część do Azji Mniejszej, wraz z robotnikami. Wywiezione zostały cały dobytek Rosjan mieszkających na przykład w Warszawie, którzy w 100% opuścili miasto, instytucji centralnych, także same dzwony były niewielkim procentem tych transportów. W związku z tym te miał, można powiedzieć, tysiące składów kolejowych ruszały w Rosję i, no i ze względu na, po rosyjsku mówimy, bardak, czyli bałagan, były dyslokowane w bardzo wielu miejscach. Policzyliśmy, że twórcy spisu tych dzwonów, inwentaryzacji w czasie I wojny światowej, odnaleźli dzwony w ponad 290 miejscach, składach. Od Petersburga najdalej to jest Tbilisi. To jest 2,5 tysiąca kilometrów. Bardzo dużo dzwonów. Ale tak mniej więcej. Bo już tak. 5 tysięcy, nie, nie, 12. Nie. Odnaleźliśmy 8900 kart dotyczących dzwonów, ale karty były czasem dublowane. Także liczymy, że odnalezionych kart do poszczególnych instrumentów to jest 8 tysięcy. Ze spisów i raportów, które się zachowały w moskiewskim archiwum tego Wydziału Ochrony Zabytków Przeszłości, wynika, że oni doliczyli się około 11 tysięcy instrumentów. Sądzę, że było ich jednak dużo, dużo więcej, dlatego że przesuwanie się frontów powodowało, że część rzeczy ewakuowanych przez władze rosyjskie dostawały się w mniejszych składach w ręce wojsk, na przykład austro-węgierskich w większości wypadków. Oprócz tego, że były ewakuowane dzwony, tak, to również oczywiście ludność cywilna była ewakuowana w głąb Rosji i tam, jak powiedziałeś przed spotkaniem, 2 miliony ludzi zostało. Liczy się, że ponad 2 miliony ludzi ze strachu, a chyba ze strachu, przed wojskami pruskimi opuściło ziemię dawnego Królestwa Polskiego. Jest to zjawisko często utożsamiane z bieżeństwem ludności rosyjskojęzycznej, co nie jest do końca prawdą. Ten wyjazd, masowy wyjazd ludności z ziem polskich spowodował, że nagle w Moskwie i w Petersburgu wytworzyły się niezwykle silne środowiska inteligenckie. I z nich pochodzące się rekrutują z Polski. Te osoby, które... Dokładnie tak. Żeby nie eksodus ludności, eksodus dzwonów byłby nieznany do tej pory. Losy tych dzwonów pewnie zostały ustalone, tak? Znalazło się tam, powołane było Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, tak?
historia jest troszkę wcześniejsza. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Warszawie zostało powołane w 1906 roku. I to jest niezwykle zasłużona organizacja dla dziedzictwa kulturowego Polski. Bez tej organizacji, można powiedzieć, cała ta akcja rewindykacji polskiego dziedzictwa z Rosji po traktacie Ryskim nie mogłaby się stać. To towarzystwo otworzyło swój oddział krużok, czyli krąg, koło w Petersburgu, a w 1915 roku zawiązało Wydział Opieki nad Zabytkami Przeszłości, który kilkukrotnie zmieniał swoją nazwę, co teraz nie jest bardzo istotne, ze względów biurokratycznych. Dlatego się pogubiłem. Tak, można się pogubić i ja w pewnym momencie myślałem, że tych organizacji było kilkadziesiąt. Okazało się, że nie. One dosyć często zmieniały nazwy ze względu na zmiany władzy w Rosji, żeby się ładniej dopasować do nowego stylu. Po rewolucji, tak? Nawet przed rewolucją jeszcze. Znaczy, przed rewolucją też były zmiany rządu. No to. Polacy próbowali się dopasować. Ta organizacja była w takiej dużej organizacji pomoc poszkodowanych poprzez wojnę. I to Aleksander Lednicki przewodniczył sekcji polskiej tej organizacji, która funkcjonowała również dla Rosjan, dla Czechów, dla Litwinów. I w ramach tej dużej organizacji, tak? Było bardzo dużo pomniejszych jednostek, jak wydziałów, tak? Wydziałów, na przykład opieki nad sierotami, opieki nad inwalidami wojennymi, nad wojskowymi polskiego pochodzenia. Liczne. No i między innymi, niewielki procent budżetu, który był zasilany głównie ze składek Polaków tam przebywających, również ze składek pochodzących z Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, ale także do pewnego momentu z fondu, czyli fundacji Wielkiej Księżny Tatiany, również z dworu carskiego. Traktowano po prostu tych ludzi jako podwładnych cara. Którzy potrzebowali pomocy. Tak. Warto o tym też wspomnieć, że dużo zła, które się wydarzyło w związku z utratą dziedzictwa polskiego, nie wynikało ze złej woli administracji carskiej. Oczywiście tej dobrej woli również było mało, ale generalnie największe straty ponieśli poprzez bałagan, poprzez lekceważenie przepisów, lekceważenie zaleceń, niechlujstwo i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. I mamy sytuację taką, że wybucha rewolucja, tak? I wszystko się zmienia. To naprawdę wszystko się zmienia, ale tutaj mam taką anegdotę. Józefa Drzyskar, ksiądz, niezwykle zasłużony dla ratowania właśnie dzwonów i zakładania oddziałów polskich towarzystw opiekujących się zabytkami przeszłości. Tych oddziałów powstało w czasie I wojny światowej i rewolucji 38 na terenie Rosji. To jest niezwykła siła. Ponad 2,5 tysiąca członków mieli. I głównie zakładał to Józef Drzyskar, delegat objazdowy Wydziału Moskiewskiego. I ten delegat odbywał podróż do Petersburga, gdzie miał wykład na temat ratowania dzwonów. W okolicy obecnej ulicy Sawieckiej II, którą udało mi się zlokalizować, to miejsce, był wykład na trzecim piętrze i w tym momencie, w momencie tego wykładu było słychać strzały i była walka na ulicy. Powiedziano, że wszyscy rzucili się do okien, patrzyli jak pulomiot zmiata kolejnych tam rewolucjonistów. Po czym ktoś krzyknął: dajmy spokój, to jest nudne, wracajmy do rzeczy ciekawszych. I tak to funkcjonowało. Później mamy wiele historii zmagań tych heroicznych poszukiwaczy dzwonów, którzy przebijają się
a to przez wojska białych, a to przez czerwonych, są aresztowani, mają trudności aprowizacyjne, nie ma jedzenia, są donosiciele. A kto kieruje tym wszystkim? Jakby tak odpowiada, no bo widzicie, może mieć jakaś instytucja, tak? Ma misję, merytorycznie, ale ktoś zarządza, tak? Ktoś... Merytorycznie najważniejszą osobą był tutaj człowiek pochodzący z Krakowa. Marian Morelowski, profesor. Wybitna postać, która w 1915 roku była na wakacjach na Żmudzi u swojej żony. No i kiedy ruszył front, przesunęli się trochę na wschód i znaleźli oparcie w Moskwie. I niezwykle zasłużony to człowiek i bardzo rzutki, świetny organizator. Naprawdę z podziwem patrzyłem, jak tworzył się z rąb tego wydziału. Metodologia działań, stworzenie archiwum wewnętrznego. Mówię, patrzyłem poprzez czytania codziennych raportów czy listów, które się pojawiają w archiwum. Naprawdę postać pomnikowa. Absolutnie pomnikowa. Poza tym, że był znakomitym historykiem sztuki. I Marian Morelowski utworzył ten wydział i twardą ręką do 1918 roku go trzymał. Desygnując do poszczególnych zadań osoby, które wybierał, do których miał zaufanie. Wraz z arcybiskupem Cieplakiem, który pracował w Petersburgu, wskazali Józefa Tarzyskara, również niezwykle zasłużoną postać, do tego, żeby zajął się właśnie sprawą dzwonów. I to on kierował już bezpośrednio pracą około 5 osób w centrali, do której dochodzili wolontariusze, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, a także osoby przygodne, które zapraszał do współpracy. Jak mówię, odnotowaliśmy 400 nazwisk, które pisały karty. Ale to jeszcze nie jest wszystko, bo kiedy odnajdywano jakiś skład, ten skład był liczny, bo liczył 300-500 dzwonów, powoływano na miejscu jednostkę, która zajmowała się. 500 dzwonów opisać to jest około miesiąca pracy. Poza tym trzeba było je wyjąć spośród dzwonów prawosławnych, odizolować i pod strażą trzymać, tak można powiedzieć. Także... Czy tutaj jest, w tej książce jest dużo materiałów źródłowych, między innymi sprawozdanie z działalności. I się czyta jako taką książkę niemal przygodową momentami. Niewątpliwie tak. W książce umieściliśmy sprawozdanie właśnie Mariana Morelowskiego, napisane w 1918 roku na potrzeby takiej komisji, która miała przygotowywać prawne podstawy restytucji zarówno ze wschodu, jak i zachodu po zakończeniu działań wojennych. Ale oprócz tego raportu, który jest raportem urzędniczym, zachowały się sprawozdania dzienne, między innymi Józefa Tarzyskara, który opisuje każdego dnia, ile pieniędzy wydał, gdzie był, jakie były trudności, ile odnalazł instrumentów, ile miał wykładów, dlatego że finansowanie poszukiwań dzwonów, ich odpisywanie, zabezpieczanie, finansowanie tych działań było głównie ze składek ludności miejscowej, poprzez przy odczytach albo, jak to robił Józef Tarzyska. Trzeba było się rozliczać, tak? To było jasne. Jest rozliczona każdy rubel, można powiedzieć. Bardzo skrupulatnie wydatki typu wydałem 30 kopiejek na ogórki. Rzadko pojawia się wydałem na kiełbasę. Prawie tego nie ma. To jest bardzo tam mało biedne czasy. Było kiełbasy. Może tak. W każdym razie... Są przygody. Mają przygody, jeżdżą, poszukują dzwonów, muszą się uważać na rewolucjonistów, tych armistów i złodziei. Ciekawe jest, że był magazyn, tak? To był w Moskwie magazyn. Takich dużych. Tak, na początku. Jest uwaga o tym, że musieli zatrudnić dodatkową płatną ochronę, tak? Tego magazynu. W Moskwie było kilka magazynów. Na początku 16 roku postanowiono, że wszystkie dzwony będą zwozić na ulicę Małą Gruzińską,
do kościoła katolickiego, który miał duży plac, był świeżo wybudowanym kościołem. Notabene niedaleko dzisiaj znajduje się ambasada polska w Moskwie i ten kościół jest, można powiedzieć, takim centrum polskości, także co się zachowało. Wstępne wyliczenia wskazywały, że plac plus podziemia tego kościoła wystarczą na zabezpieczenie wszystkich rzeczy ewakuowanych z ziem dawnego Królestwa Polskiego. Później okazało się, że to jest absolutnie niemożliwe. Ilość tych przedmiotów, ilość pak była tak wielka, że zdecydowano się na zorganizowanie wielu magazynów w innych miejscach. W samej Moskwie to było 4-5 magazynów. Fakt, o którym wspominasz, dotyczył magazynu, który przechowywał paki z około 200 wagonów pochodzących z Warszawy, ale dotyczył rzeczy wywiezionych z Belwederu, łazienek Łowicza czy Księstwa Łowickiego i Zamku Królewskiego. I tam doszło do bardzo ciekawej sytuacji, że głównym jakby intendentem odpowiedzialnym za przechowywanie tych rzeczy był urzędnik carski o nazwisku Jagielski, który był do momentu abdykacji cara podwładnym cara, a w momencie bardzo skrupulatnie dbających o jego rzeczy, a w momencie, kiedy car abdykował, okazał się 100% Polakiem, który całość materiału przekazał Komitetowi Polskiemu w Moskwie. Piotrze, w tej książce jest interesujący wątek. Taki pojawia się coś intrygującego politycznie. Jest czas wojenny, rewolucyjny. Są grupy ludzi, którzy są oddani sprawie ratowania dzwonów lub opieki nad weteranami, sierotami. Jednocześnie jest w przypadku tych dzwonów, pojawia się w tych raportach taka uwaga, że byłaby trudność ze zorganizowaniem prac przez różnice polityczne w gronie samych Polaków. Jak na czym te tarcia mogły polegać? Bo wręcz jest tak tutaj zasugerowane, że udało się popchnąć te prace dalej, dlatego że znaleźli się w Polacy, którzy, właśnie nie wiem jak to rozumieć, łatwiej dogadywali się z Sowietami, byli lewicowcami. Jest to naturalne, że tam, gdzie jest duże skupisko przedstawicieli jakiegoś narodu, będzie tam również odzwierciedlać, będzie to skupisko podziały polityczne, podziały religijne, podziały ekonomiczne. To samo miało miejsce w tej diasporze moskiewskiej i całe szczęście, gdyż na początku wojny wielką pomoc temu dziełu odzyskiwania prowadzenia inwentarza czy dokumentacji dzieł kultury materialnej mógł dawać Aleksander Lednicki, który był posłem do Dumy, był ważną osobą. Niezwykle istotne było to, że książę Maciej Radziwiłł, postać odpowiadająca za etykietę na dworze carskim, wstąpił do tego Komitetu Polskiego, no i był taką osobą, która w roku 15-16 umożliwiała skuteczniejsze działania wtedy, kiedy jeszcze administracja carska funkcjonowała. Później, kiedy czasy się zmieniały i władza w Rosji coraz bardziej czerwieniała, okazywało się, że byli przydatni wręcz w roku 18-19 komuniści. Komuniści polscy. Którzy byli bolszewikami czy mniejszewikami, ale coś tam w sercu zostawało i z tej polskości i byli przydatni, z całą pewnością. Czy takim bolszewikiem z polskim sercem mógł być niejaki pan Mendelbaum, tak, który jako referent zatroszczył się o archiwa. Takich osób było niezwykle dużo, ponieważ w archiwach rosyjskich, w muzeach, w składach było dużo poloników, jak to dzisiaj byśmy powiedzieli, albo wręcz pełnych fondów archiwalnych przywiezionych na przykład z Warszawy. I
I tych osób, nie waham się mówić, były setki. O tym panu nie ten wiadomo pan, więcej prawdopodobnie, nic tak? Nic specjalnego nie udało nam się znaleźć, poza tym, że jego zasługą było odnalezienie, skatalogowanie, odseparowanie od innych materiałów archiwalnych, archiwów dotyczących generał gubernatorstwa warszawskiego. Ale podobne prace na przykład Józef Jotkowski robił w Moskwie, gdzie odnalazł i zabezpieczył głowy wawelskie. Dzisiaj powszechnie znane wszystkim odwiedzającym Wawel, są pewnym symbolem, jednym z 10-20 symboli dziedzictwa kulturowego Rzeczpospolitej. One do 1912 roku w ogóle nie były znane, a dopiero jakby weszły do obiegu ikonosfery polskiej w roku 1915. Jako ciekawostkę to można powiedzieć, że główką w papierze listowym, swoistym logo organizacji, o której mówimy, czyli Wydział Opieki nad Zabytkami Przeszłości, stanowiła głowa wawelska. I podobnych, nie wiem, słynne arasy wawelskie, dzisiaj tak określane arasy Zygmunta Augusta, też były odnalezione przez te same grupy. Tak, ja rozumiem, tylko że takie jest, wiesz, jesteśmy w prawym górnym rogu i mamy oszołomskie obowiązki, tak? Więc tutaj teoria spiskowa elegancko się układa, bo jak ktoś dobrowolnie wchodzi do archiwum i w nim pracuje cierpliwie, przeglądając tysiące teczek, to nie sposób nie pomyśleć, że może szuka nie tylko dzwonów w tych teczkach. Ja nie wiedziałem, że ja też mam jakiś obowiązek tu oszołomski. Tak? Nie, ale żartuję. Były oczywiście bardzo różne podniety dla ludzi, którzy brali udział może nie w samej akcji ratowania zabytków polskich, tak, czy poloników, ale że wchodzili do archiwów. No. Czytałem o... Jest taki moment, że tak? Tutaj jest odnotowany, że po pierwsze autor tego sprawozdania, jakbyś przypomniał jeszcze, ten pan nazywał się... Marian Morelowski. Morelowski, tak. Jest taki ton, że on się tłumaczy ze współpracy z bolszewikami. Jest takie, coś się pojawia, taki ton, że sprawozdanie zdając, że innej możliwości nie było. To jest oczywiste, że nie było. Improwizacja należała do bolszewików, kartki, talony na zupę i tak dalej. My go nie atakujemy, to jest naturalne. Tylko, że właśnie to jest bardzo fajna książka. Tutaj jest dużo takich szczegółów właśnie źródłowych. Zgadzam się, że to jest fajna książka, bo ona nie jest o dzwonach. Tak. To znaczy dzwony są tu tematem, ale tak naprawdę jest o rodzeniu się społecznego podejścia do dziedzictwa polskiego. Tu nie tylko rodzi się kampanologia polska. Wypracowuje się metody, jak badać poszczególne dzwony. Ale tutaj się narodził bardzo sprawny system nadawania numeracji obiektom, niezmiennej numeracji, numerów inwentarzowych. Tylko nie w jednym muzeum czy w bibliotece, tylko numer inwentarzowy jest nadany na całe terytorium Rosji. I to jest genialny pomysł akurat Mariana Marianowskiego. Także to jest książka o bardzo wielu elementach. O tym, jak na przykład świadomość dziedzictwa kulturowego schodzi do tak zwanych mas społecznych. Józefa Dżyskar wspomina, że największą pomoc uzyskiwał oczywiście od osób zamożnych, bo dawały pieniądze na funkcjonowanie tej całej akcji, ale fizyczną pomoc najwięcej dawał ten wypędzony z wiosek polskich lud polski, który jest piękny opis chyba w Samarze, kiedy po kazaniu wygłoszonym przez Józefata Dżyskara, gdzie on opisał tą sytuację, że trzeba ratować te dzwony, bo one muszą wrócić do swoich parafii, tak jak wy musicie wrócić do parafii. Cały kościół w białych koszulach wyszedł do składu dzwonowego i zaczęli to nosić. Dzwon przeciętny waży 300-400 kilo, ale były tam sztuki po 1600 na przykład. To był wielki trud fizycznej pracy, którą ci ludzie normalnie pracujący 6 dni w tygodniu, bardzo ciężko w fabrykach, ofiarowali na rzecz, no, dzisiaj powiedzielibyśmy, kultury polskiej. Te kilkaset dzwonów wtedy przeniesionych, które zostały wyjęte z wielkiego składowiska dzwonów również prawosławnych, których było mniej więcej 60%
w tym akurat miejscu, dzwonią w niektórych kościołach do dzisiaj. Co ciekawe, niektóre z tych dzwonów mają napisy, o których przed chwilą mówiłem, czyli rosyjskie KP, numer wtedy nadany, albo napisy proweniencyjne nadawane przez zarządców poszczególnych parafii. Rok temu w Turośli Kościelnej, to jest na Białostoczyźnie, z wielkim zdziwieniem, wśród czterech dzwonów wiszących w parafialnym małym kościółku, okazało się, że trzy posiadają farbą czerwoną nadane po rosyjsku i na pewno z I wojny światowej, gdyż są tam, jest tam ortografia zachowana sprzed reformy. Opisy. To też taki świadek. Znaczy, po prostu taki dzwon ma swoją własną historię. Zapisaną, każdy dzwon ma bardzo ważną historię. Tak jak człowiek, tak? I dlatego one są bardzo wdzięcznym materiałem do badań nie tylko związanych z samymi dzwonami, ale ogólnie nad historią. Ja Państwu muszę powiedzieć, że dla mnie dzwon jest najbardziej interesującym przedmiotem rzemiosła artystycznego do badania, gdyż zaspokaja potrzeby historyka sztuki, historyka, epigrafika, antropologa kultury, etnomuzykologa, bo jest to jednak instrument muzyczny, historyka religii, różne były dzwonienia, różne sposoby dzwonienia, historyka historyka, który patrzy bardziej na socjologię, gdyż na dzwonach, które odnotowali nasi wspaniali poprzednicy, mogliśmy odczytać ponad 2100 nazwisk fundatorów albo osób, które były zaangażowane w powstanie dzwonu. To jest 2100 nazwisk, które może jedyny raz w życiu gdziekolwiek są odnotowane. I też można badać, kto fundował, dlaczego, jakie miał nazwiska. Jeszcze dokończę, przepraszam. Tu wszystko jest w tej książce. Jest dla historyków zajmujących się onomastyką. Są nazwy miejscowości. Historią imion. Każdy dzwon ma swoje imię, czyli można badać w porównaniu z datami odlania, jakie imiona były popularne w danym czasie i dlaczego, w jakim okręgu. I tych elementów jest bardzo dużo. Jest to jeden z najbardziej złożonych obiektów rzemiosła artystycznego pod względem semantycznym. Tak. Mhm. I jeszcze coś mnie... No i są, jak powiedziałeś, mobilne. A, i poza tym, jako przedmioty, które z zasady są niewidoczne, dlatego że są na dzwonnicach, gdzieś bardzo wysoko, gdzie rzadko ktoś dochodzi, wojna, działania wojny powodują, że zostają ściągnięte i stają się przedmiotami niezwykle mobilnymi. I tu taki przykład, jeden tylko podam. Dzwon z kościoła świętego Mikołaja w Kamieńcu Podolskim. Dzwon z pierwszej połowy XVII wieku, który nazywamy dzwonem Wołodejowskiego, dlatego że prawdopodobnie bił wedle tego, co Henryk Sienkiewicz nam przekazał podczas aktu samobójczego tego obrońcy Kamieńca. Ten dzwon możemy prześledzić jego drogę w I wojnie światowej i przez Kursk, Moskwę, Wilno, Warszawę trafił do Bydgoszczy, gdzie jakimś wielkim cudem przetrwał rekwizycję II wojny światowej przez wojska niemieckie i dzisiaj jest na dzwonnicy przy katedrze katolickiej w Bydgoszczy. To jest coś niesamowitego, że tu mamy kamieniec podolski, który i udokumentowaną jest podróż, udokumentowaną tak? Podróż poprzez to, że był odnotowany w kilku miejscach na kartach dokumentów archiwalnych. Dobrze, no ale najciekawsze w tym momencie dla nas jest polityczne te konteksty. I było tak, że była rewolucja, udało się dogadać z bolszewikami w kwestii ratowania tych dzwonów. Potem jest wojna polsko-bolszewicka. Jak wtedy? Czy to coś się zmieniło? Jak funkcjonowały te organizacje? To jest dobre pytanie.
właściwie tutaj sekwencje, czy te fluktuacje nastawień władzy do mniejszości polskiej, która funkcjonuje na terytorium Rosji, one się zmieniają w zależności od kolejnego dowódcy dużego zespołu wojskowego, który jest na danym terytorium, albo zmian nastawień partyjnych. I to czasami z miesiąca na miesiąc można te drobne zmiany widzieć. W pewnym momencie doszło do prześladowań, można powiedzieć, mniejszości polskiej i na przykład wtedy nie NKWD, ale czerej zwyczajna komisja zaresztowała całe archiwum Wydziału Zabytków. Tylko przemyślność tych ludzi, którzy robili w dwóch albo w trzech kopiach każdą kartę i dyslokowali w różne miejsce, spowodowało, że mogli pracować dalej. A fragmenty tego zaresztowanego zespołu udało się odnaleźć przed 4 laty w Moskwie, w fondzie, który był nieotwierany od momentu, kiedy został złożony w archiwum historycznym w Moskwie. Od czasu do czasu władza radziecka próbowała zmieniać fronty. To tak jak zwyczaj. Były etapy pieredyszek, przyciśnięcia. Tylko, że takie większe tempo. Większe tempo, tak. W związku z tym, że Rosjanie, czyli bolszewicy, nie za bardzo chcieli oddać fabryki z ziem polskich wywiezione, tych stosunkowo niedużo udało się spowodować, żeby powróciły na swoje miejsce do Łodzi, czy Żerardowa, czy Ursusa, to jeśli chodzi o dzwony, Rosjanom, bolszewikom było na rękę pozbyć się tego towaru. Dlaczego? Ponieważ był kurs antyreligijny. Więc z punktu widzenia rosyjskiego i rosyjskiej władzy, która ma dostęp niemalże do nieograniczony do zasobów naturalnych, jak i rąk do pracy, to było ładnie oddać, powiedziałbym. Ciekawa jeszcze, przeproszę cię, bo Rosjanom było wszystko jedno, co oddają. Sztuka się liczy, więc wśród zwróconych około 7700 instrumentów było bardzo dużo instrumentów prawosławnych, nawet znakomitych wytwórni ludwisarskich i pochodzących z Moskwy, Jekaterynburga, Samary. Sztuka jest sztuka. Mieliście tyle, dostajecie tyle. I w związku z tym obecnie Rosjanie są, kampanolodzy rosyjscy są niezwykle zainteresowani badaniami nad inwentaryzacją dzwonów w Polsce, gdyż prawdopodobnie na terytorium obecnej Polski znajduje się większość dzwonów historycznych prawosławnych. Gdyż akcja antykałakolna, antydzwonowa, antyreligijna, która przybrała na sile w 23 roku, później w 25 i 29, spowodowała, że na terenie Rosji obecnie liczy się, że w posiadaniu jest około 600 instrumentów historycznych, z czego oni historyczne rozumieją dorewolucyjne. Mhm. 600 instrumentów na całe wielkie imperium. To jest bardzo, bardzo mało. Jest tak, że właśnie pod przeciwdziałania tym zwrotom dzwonów, urzędnicy, którzy ze strony sowieckiej zajmowali się tym problemem, oni byli przeciwni, mimo że to byli historycy sztuki jeszcze z czasów carskich. Że tam był opór większy z ich strony, tak w tej książce, w którym... W tej książce są takie przykłady, ale... Niż ze strony bolszewików. No bolszewikom nie zależało na tym przedmiocie. To z punktu widzenia ideologii komunistycznej był niewiele wart po prostu. Trochę złomu, trochę ciężko z tym jakoś zarządzać, przewozić. Nie jest też prawdą, że historycy sztuki, czy muzealnicy bardziej mógłbym powiedzieć, historycy kultury rosyjscy byli przeciwni oddawaniu dziedzictwa Rzeczpospolitej. To był pewien moment
przyhamowania, był pewien moment przyspieszenia. Właściwie jak Lenin powiedział, że Polska, Polacy mają prawo do wolności, samostanowienia i tak dalej, było troszkę lżej. Później jak okazało się, że można wcale dobrze zarobić, sprzedając na przykład do Ameryki precjoza carskie, no to był troszkę zmieniony kurs i bolszewicy podeszli do tego w sposób merkantylny. Kiedy w komisji trójstronnej, mieszanej polsko-ukraińsko-rosyjskiej, już po traktacie ryskim, władzę sprawował, główną osobą był komisarz Wojkow ze strony rosyjskiej, on bardzo niewiele chciał oddawać. Na przykład tutaj w związku z tym nie mamy w zbiorach ani polskich, ani litewskich metryki litewskiej. Ona znajduje się nadal w Moskwie. Pewne dokumenty miały nie opuszczać Rosji ze względu na to, że stanowiły ważny składnik historii Imperium Rosyjskiego. Ale tu inny przykład. Wicedyrektor, bardzo młody wicedyrektor Ermitażu z tamtych czasów, był bardzo pomocny Polakom. Wręcz wyszukiwał w prywatnych domach na przykład generałów, którzy wypożyczali z Ermitażu obrazy, które miały dekorować ich tymczasowe siedziby, rezydencje, ale często w kamienicach nawet mieszkania. On wyszukiwał, w których mieszkaniach mogą być które obrazy. Także tu mamy bardzo złożone postawy ze względów... Ale dochodzi do takiego momentu, że jak opisuje ta książka, że jest jakby ustaje możliwość repatriacji dzwonów, że to koło roku 1923 zaszedł taki... To nie tylko dotyczyło dzwonów, ale wszystkich elementów dziedzictwa kulturowego, fabryk. No w końcu strona bolszewicka, jak myślę, była znudzona tym całym utyskiwaniem coraz to nowych komisji chcących i polskich, i fińskich, i litewskich, różnych, chcących odzyskać kawałki swojej historii. Myślę, że byli tym znudzeni. Ale też wspominałeś o tym, że część osób, które zajmowały się tym w Rosji po utworzeniu niepodległego państwa polskiego, po prostu wróciła do kraju i zaczęła pełnić ważne funkcje. Tak, od 1918 roku zaczęła się rewakuacja osób. Później ona troszkę przyspieszyła w 20 roku, w pierwszej połowie. I można powiedzieć, że większość inteligencji powróciła. Nieliczni zostali, jeszcze utrzymując te organizacje pomocy rodakom czy dziedzictwu kulturowemu do 22, ale góra 3 roku. Później władza już zamknęła możliwość stowarzyszania się takiego formalnego. Ale ta pierwsza fala powracających do Polski już tak w 18 roku, która odzyskała niepodległość, weszła w skład korpusu zarządzającego nauką, kulturą, ochroną zabytków. Stamtąd wywodzili się konserwatorzy, wojewódzcy zabytków, dyrektorzy wielu instytucji, dyrektorzy wydziałów historycznych. Tak, ale to jest ten moment, ale że oprócz tego, że oni już mieli inne obowiązki, być może pilniejsze, no bo dzwon iść nie woła, to jak się, że politycznie w skali takich stosunków ogólnych międzypaństwowych, czy nie wyczuwasz jakiegoś takiej bariery, powodu dla ustania w tej współpracy? No z całą pewnością Rosja w 23 roku jest już, przestaje być oficjalnie izolowana na terenie Europy. Już są dosyć normalne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, również z Niemcami, następuje wymiana gospodarcza, również wojskowa, co ciekawe. I całkowicie inne stosunki też są między Anglią a Rosją. Nie wiem, jak bardzo się to przekłada na
próbę znormalizowania stosunków z Polską, z którą właśnie zakończyła się wojna, tak? Prawdopodobnie zmieniły się priorytety polityki sowieckiej. Udają, że nie ma sąsiada. Tak? Tego nie umiem odpowiedzieć. Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć, czy. Ale ta Polska przestała być ważna. Ważniejsze były stosunki z Azją, ważniejsze były stosunki czy porządkowanie stosunków w Azji Środkowej. Nie wiem, po prostu ustała repatriacja dzwonów i też z polskiej strony nie było za bardzo w inicjatywy takiej. Ona została zablokowana. Zablokowana. Zablokowana przez Ministerstwo Kultury Rosyjskiej, które zajmowały się. Ona miała troszkę inną nazwę, ale powiedzmy, że to... Dobrze. I pierwszy tom kończy się dochodzi do roku 21, tak? Pierwszy tom, tu mówimy o serii, która została zainicjowana w Instytucie Sztuki, materiały do dziejów ludwisarstwa. To nie znaczy, że drugi tom będzie również poświęcony dzwonom ewakuowanym w głąb Rosji, bo drugi tom jest poświęcony ludwisarstwu ziemi lubelskiej, historii tego regionu pod względem dzwonów, odlewania armat również. Trzeci tom chciałbym poświęcić rekwizycjom austro-węgierskim z I wojny światowej, do których mamy materiałów o wiele więcej niż tu przedstawionych. Mamy w planie tomy poświęcone rekwizycjom szwedzkim w czasie potopu szwedzkiego. No. Też na przykład są znane rysunki inwentaryzacyjne z początku XVIII wieku, które inwentaryzują zasoby Cechhausu w Sztokholmie, a ostatnio się też dowiedzieliśmy, że podobne rysunki były tworzone na dworze Piotra I w Petersburgu, gdzie mamy odrysowane armaty wywiezione z ziem polskich. W tym momencie możemy opisać, pokazać wygląd około 250 przedmiotów armat Rzeczpospolitej. Myślę, że to jest fantastyczny temat na następny tom. Kolejne tomy to są poświęcone rekwizycjom pruskim. A czy rozumiem, że to jest po prostu dzieło życia będzie? Nie, to nie tylko moje. Nie dlatego, tylko twoje, że moją ideą było zgromadzić osoby, których interesuje kampanologia. W zeszłym roku udało się zorganizować sesję międzynarodową w Taciszowie, w bardzo dobrej, obecnie działającej ludwisarni, gdzie pokazano nam proces odlewania. Mogliśmy się poczuć bliżej jakby technologii. Ja przerwałem to wymienianie tych jakby kolejnych obszarów badawczych i kolejnych tomów, dlatego że chciałbym się przede wszystkim skupić na tym. Dobrze. Czy te tomy będą podobnie skonstruowane jak te? Nie tutaj sądzę. Nie. Każdy tom będzie skonstruowany tak, jak materia archiwalna pozwala. Tu wyszliśmy od zespołu kart stworzonych w latach I wojny światowej. Podobnie będzie prawdopodobnie w tomie rekwizycji austro-węgierskich, ale już tom Ludwisarstwa na Lubelszczyźnie jest stworzony z wielu innych materiałów. Bo tutaj jest płyta, na której jest baza danych, tak? Baza danych, która zawiera informacje do ponad 8 tysięcy dzwonów uchwyconych, nie uchwyconych, do których informacje znaleźliśmy na kartach w archiwach. To też ciekawe, że karty z tego zbioru znajdowały się w kilkunastu archiwach w Europie. Mhm. Są fajne fotografie. Do momentu publikacji tej książki nie była znana żadna fotografia odnosząca się do ewakuacji dzwonów w Rosji. Dzisiaj dysponujemy około 300 ilustracjami. Nie były znane rysunki, frotaże. No, dzisiaj mamy około 2000 obiektów ikonograficznych opisujących tą akcję albo obiekty, które brały w tej akcji. Często... Czy chodziło mi o to, czy będą podobne te następne tomy, tak, czy tak będą ilustrowane? Z całą pewnością będą atrakcyjniejsze, gdyż będą pokazywały obiekty, które są zachowane do naszych czasów, będą kolorowe, ładne, lepiej opisane, bardziej profesjonalnie. To będą piękne, bo to jest bardzo fajna księga.
z ciekawymi materiałami z czasów, tak? Te sprawozdania są cudne i jest dużo nazwisk. A jeszcze chciałem się o pozawydawnicze się zapytać. Czy masz jakiś... No, wspomniałeś, że masz takie marzenie, żeby powstał, żeby odlać dzwon na stulecie niepodległości. To było marzenie wynikające z tego, że patrzymy, jak robią starsi i mądrzejsi. Mhm. Bo to nie trzeba być bardzo odkrywczym. Dzwon wolności jest jednym z symbolów Ameryki, Stanów Zjednoczonych Ameryki. Poświęca się mu bardzo dużo miejsca w podręcznikach. Jest on symbolem, który jednoczy całą Amerykę. Podobne dzwony były w 20 roku odlane w Meksyku, na Litwie i dla Portugalii. Pomysł na odlanie dzwonu niepodległości, wolności i braterstwa miał też Aleksander Borawski, w czasie I wojny światowej mieszkaniec Petersburga, który też ratował dzwony w tym mieście. Był to konserwator dzieł sztuki i rzeźbiarz. I takie trzy dzwony powstały na wystawę światową w Nowym Jorku w roku 1939. Po wybuchu wojny część eksponatów przygotowanych na tą znakomitą wystawę, znakomicie pokazującą siłę Polski. Tak? Propagandowo to był majsterszyk, można powiedzieć, ten pawilon polski. Prawdopodobnie dwa dzwony są zachowane i szczęśliwie znajdują się na terenie Polski. Tak? Być może jeden nawet na terenie Warszawy. Pewne opóźnienie związane z tym, że doznałem kontuzji nogi, nie pozwala mi eksplorować tych dwóch miejsc, w których mam przekaz ustny od osób, które pamiętają rok 1947 i przywiezienie jednego z przynajmniej z tych dzwonów, być może dwóch, ale nie umiem rozdzielić tej relacji. I być może dzwon niepodległości dzwoni w Warszawie do tej pory nikomu nieznany. Mam nadzieję, że przy następnym spotkaniu będzie można go pokazać. A dlaczego ten dzwon wolności, dzwon niepodległości był jedną z propozycji, które złożyliśmy kilku przedstawicielom władzy, powiedzmy, jako Stowarzyszenie Badaczy Dzwonów pod nazwą Societas Campanologica. Takie towarzystwo istnieje w Polsce od kilku miesięcy formalnie. A skąd o tym wiesz? Jestem współzałożycielem tego grona, powiedzmy. Dlatego, że patrząc na duże zaangażowanie władz, czy to państwowych, czy społeczeństwa polskiego w obchody stulecia niepodległości, widzimy, ja dostrzegam, brak symbolu, który zostanie. Oczywiście mamy bardzo atrakcyjne przypinki do klapy marynarek męskich. Mamy czcionkę Brygada, która przez prezydenta Andrzeja Dudę została jakby zaproponowana, żeby była czcionką oficjalną druków. Mamy w Nowym Świecie takie plakaty kompletnie niezrozumiałe. Ja chyba zrobię zdjęcie, żeby one tak przetrwały właśnie. Dołożymy plakaty. No, nie zwróciłeś uwagi, bo nawet nie wiesz, że one są też z okazji odzyskania niepodległości na Nowym Świecie. Ale o których mówisz? No takich wiszących. Takie duże postery kolorowe, tak? To one są w związkach z Ameryką troszkę tutaj? Nie, jeszcze nie. To nie zauważyłem. Przepraszam. Są takie dobre. Okay. Jest dużo mnóstwo rzeczy zrobionych, z tym, że one nie mają trwałej wartości i nie są pojedyncze, tak jak dzwon, tak? Ale jak mówię, dzwon dla wioski, tak? Każdy mieszkaniec wioski wiedział, który dzwon z tych dwóch, trzech dzwoni, jeżeli to była parafia katolicka. Każdy znaczy mieszkaniec... Jest pejzaż dźwiękowy, tak? Oczywiście, jest fonosfera, bardzo istotna. Bardzo ostatnio istotna. Deprecjonowana, tak? Czy wręcz są sądowe zakazy dzwonienia, bo to przeszkadza ludziom.
Części na pewno się zgodzę z tym, że może przeszkadzać. Ale poprzez wrócę do tego, że utożsamiamy się również z dźwiękiem, tak? Z przedmiotem, który ten dźwięk wydaje, dlatego że ma 300 lat, 400 lat. Wszyscy pamiętamy o dzwonie Zygmuncie. Tak? Nawet niektórzy rozpoznają ten dźwięk, dzwon Zygmunta na Wawelu. Wiadomo, że on dzwoni no, teraz w dzwoni na buszach, prawda? Ciekawe jak nagrany, czy prawidłowo. Ale w większości wypadków ten pejzaż Tak, on się bardzo został... dobrze kojarzy w popularnej historii, ale w prawym górnym rogu i na szkole nawigatorów to jest takim symbolem jednak tego niezrozumienia sytuacji politycznej owego czasu przez Zygmunta Starego. Że to jest, ale to oddzielny temat. Chętnie zgłębię tę teorię, ale dobrze, że powstał. Wtedy, gdy się narodził, umarło Królestwo Węgier, tak? Co miało duże konsekwencje dla nas. Ale to jest związane z odlaniem tego instrumentu? Nie, okay, nie. Dobrze, znaczy okay. Trochę jest, no bo... To może ja też... Można było go zmienić na armaty, to nie? No, ale jest, tak? Ale jest. I musi być. I był na pewno symbolem tego miasta, jak mówię, w fonosferze wtedy i przez długie lata. A najlepszym dowodem jest na takie postrzeganie dźwięku czy tego dzwonu to, że Zygmunt III Waza, naśladując poprzednika swojego na tronie, odlał nie mniejszy dzwon Zygmunta w Wilnie, który... Jego koleje są znane. Fragmenty materii nawet się zachowały po przelaniu. Widziałem je w lutym na terenie Rakiszek. To jest wschodnia Litwa obecnie. Ale wrócę do tego momentu, że utożsamiamy się z dźwiękiem albo z przedmiotem. I ten dźwięk dzwonu, który towarzyszy od narodzin człowiekowi, powiedzmy na wiosce, już się trzymajmy tego małego obszaru, małego terytorium, po zgon i towarzyszył mojemu ojcu i mojemu ojcu jest niezwykle istotną sprawą. Mogę wtrącić. Tak. No bo mój dziadek mówi na przykład, że on nie może opuścić tam miejsca, z którego pochodził, gdyż bardzo źle się czuje, gdy nie widzi dzwonnicy. Jest to prawda. Na przykład był taki przesąd, że proboszcz nie powinien opuszczać swojego miejsca zamieszkania dłużej niż pali się lampka oliwna przed Najświętszym Sakramentem albo gdy nie słychać dzwonu. Dźwięk dzwonu wyznaczał granice małej ojczyzny. I teraz ekstrapolując to na Rzeczpospolitą, bardzo przydałby się taki... Takie serce. W takie miejsce, które by było dźwiękiem. Gdyby powstał w Warszawie, to może Pałac Kultury przestałby symbolem być tego miasta, sprzedawanym jako gifty dla przyjezdnych, prawda? Można sprawę dzwonu rozwijać jeszcze dalej, bo jest coś takiego... No teraz to się łatwo to się rozpowszechniać jest, tak? Bo w dawnych czasach nie było nagrań, ale teraz taki symbol przynajmniej dźwiękowy jest... Warszawa nie ma niczego takiego, nie? Jest dźwięk. No nie ma czegoś takiego jak hejnał, tak? Krakowski. No nie, aż tak ważnego symbolu tego miasta dźwiękowego nie ma, to jest jasna sprawa. Czy w ten pomysł odlania dzwonu na stulecie w niepodległości jest zaangażowany Societas Campanologica? Jesteśmy pomysłodawcami i ewentualnie gotowi jesteśmy dać wkład merytoryczny, jak taki dzwon trzeba by przygotować, a jak może go zestroić, być może zestroić z kilkoma jeszcze innymi instrumentami, wręcz żeby powstał być może carillon w Warszawie, czyli zestaw dzwonów do grania muzyki, nie tylko do grania muzyki. Jest to jeden z elementów pewnego procesu, który chcieliśmy rozpocząć w Polsce, przywracania dzwonu społeczeństwu. Dlatego, że powoli widzimy, że żywy instrument odchodzi do lamusa, tak? Jest nieużyteczny, ponieważ wchodzi elektronika. Chcemy przywrócić Polsce, społeczeństwu, małym społecznościom prawdziwy dźwięk instrumentu.
naturalnego. Obecnie z kolegami czasem żartujemy, że elektroniczne kuranty, które są instalowane na dzwonnicach, czy elektroniczne wersje dzwonów, dzielimy na dzwony licheńskie i dzwony sanktorium w Łagiewnikach. Są to te dźwięki, które można powiedzieć chodzą jako MP3, gdzie dźwięk jest płaski, nieodpowiadający danemu miejscu. Jest to dewastacja fonosfery, można powiedzieć. Poza tym bardzo spłaszczenie tej fonosfery. Ludzie obecnie nie rozpoznają swojego dzwonu, swojego dźwięku. A kiedyś, wcale nie tak dawno, dźwięk dzwonu, czy sposób na dzwonienia tym dzwonem oznaczał bardzo konkretną rzecz. Że na przykład ten dzwon, tak jak w Gdańsku mamy to zapisane, dzwoni, bo jest ślub córki. I to było wiadomo, że to bogaty człowiek zamówił ten dzwon, bo za to trzeba było odpowiednio zapłacić. Że o tej godzinie, kiedy są śluby, dzwonił ten instrument. Dlaczego jeszcze ważne jest, żeby przywracać dzwony żywe? Praktycznie zawód dzwonnika umarł. On jest szczególnie ważny w kręgu Kościoła prawosławnego czy unickiego, gdzie sposób dzwonienia, grania na instrumentach został niemalże zapomniany poprzez czasy sowieckie czy radzieckie. Ten proces w Rosji teraz przywracania normalnego dzwonienia, dzwonienia prawidłowego ma bardzo dużą dynamikę, ale to samo można powiedzieć, że odbywa się na wschodnich ziemiach obecnej Rzeczpospolitej. Jednym z takich jakby odlania, powiedzmy, dzwonu niepodległości, czy z okazji niepodległości, czy czy w roku 18, czy w roku 20, bo to nie ma znaczenia obecnie, czy to w 18 wolność nam została niejako darowana, w 20 żeśmy ją obronili, więc jest możliwość również uczczenia tej rocznicy i zrobienia symbolu, jednego z symbolu niepodległej. Jest pomysł pana Jana Pietrzaka łuku triumfalnego wojny polsko-bolszewickiej. Tak. Ja się nie wypowiadam na ten temat. Jest idea postawienia 100 obelisków na stulecie w Ministerstwie Obrony Narodowej. Nie wiem, czy ona jest jeszcze żywa, ta idea. Ale wydaje się, że szczególnie ten drugi pomysł niespecjalnie będzie nośny społecznie. Stąd pomysł powrotu do jednego dzwonu niepodległości, który będzie się pojawiał być może o godzinie 24 w mediach na zakończenie dnia, tuż przed hymnem, który może będzie by zawisł na Pałacu Kultury. Nie jest to dobre miejsce. Nie, Pałac Kultury nie jest ratuszem, jak zrobił to prezydent miasta Piskorski, lokując tam wielkie tarcze zegarowe. I na pewno nie jest miejscem związanym, nie jest świątynią. Tak. Nie, to nie jest dobry pomysł. Myślę, że powinien być w bardzo przyjaznej przestrzeni, gdzie może być słuchany, może dotykany przez mieszkańców Warszawy, osoby przyjezdne, być atrakcja żywym, tak? A może nad Wisłą. Woda bardzo dobrze niesie dźwięk, więc... A to jak ten łuk triumfalny, to może pod nim? Nie chciałbym wchodzić tutaj w projekt pana Jana Pietrzaka, który jako idea bardzo mi się podoba. Łuk triumfalny wskazuje, że można coś pod niego podwiesić, ale może to troszkę za dużo będzie. Lepiej by było wieżę karionową, gdzie ten dzwon byłby dzwonem głównym, inne dzwony byłyby dodatkami. Wtedy powstałaby miejsce, gdzie można robić koncerty na tym instrumencie. W Polsce są tylko dwa kariony i obydwa w Gdańsku. Na świecie jest ponad 2500. Warszawa jest bardzo szczególnym miejscem pod tym względem, gdzie taka wieża karionowa, do której by można dołożyć, przystosować, dodać niewielki zestaw dzwonienia prawosławnego, dzwonienia angielskiego,
czy dzwonienia niemiecko-włoskiego, powiedzmy tej tradycji, a nawet może biło greckie, bardzo stary system dzwonienia poprzez metalową taśmę, czy powiedzmy taśmę. I dlatego, że Warszawa jest na styku kultur. W tym miejscu bardzo wiele kultur istniało. Mamy do tej pory, słyszymy dzwony prawosławne w kościele na Pradze, w cerkwi na Pradze. I słyszymy równocześnie dzwony katedry świętego Jana. Mamy dzwony tradycji ewangelickiej. A jakbyśmy się bardzo wsłuchali, to nawet małe dzwonki, które towarzyszyły zazwyczaj zwojowi tory w synagogach. Więc dzwon jest potęgą jako symbol i warto by z tego skorzystać. Szkoda, że dzisiaj mamy już połowę, niemal jest zdecydowanie połowę czerwca. Za cicho o dzwonach, tak? Z całą pewnością. I one tylko, można powiedzieć, że ta książka o tym wskazuje, że dzięki kiedy one są zdjęte, zaczynają ożywiać umysły społeczne. Tak? Wchodzić nawet umysły badaczy. Uczestniczą w wydarzeniach po prostu, tak? Jest w nich zapis historii. Tak, a kiedy wojna się kończy, chowamy je bardzo głęboko, gdzie są w ciemnych, często w pełnych bułana miejscach i o nich zapominamy. I tak miało miejsce po I wojnie światowej, kiedy wiele osób zaangażowanych w ratowanie dzwonów w tych trzech zaborach. Po roku 1921 niemalże odchodzi od badania tego zjawiska, jakim jest ludwisarstwo na ziemiach Rzeczpospolitej. Polecamy książkę Ratownictwo dzwonów, za sam tytuł nawet. Piotr Jamski, dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.